Okej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Welkan, czyli Artur Niemiec. I dzisiaj w naszym kursie programowania w Delphi pod kątem hackingu zajmiemy się czymś już naprawdę użyteczniejszym, gdzie można zacząć tworzyć ciekawsze rzeczy. Nie znaliśmy tego troszeczkę poprzednio. Mam tutaj na myśli instrukcje warunkowe. Okej, tylko szybciutko połączę się z siecią. Odpalmy sobie Delphi za ten czas. I teraz tak, instrukcja warunkowa. O co chodzi? Instrukcje warunkowe są to takie elementy języków programowania, chyba dostępne w każdym języku programowania, które pod jakimś spełnionym warunkiem albo zespołem warunków wykonują jakąś czynność. Ok? Innymi słowy mówiąc, załóżmy, że masz 30 uczniów w klasie, przykładowo. I chcesz spełnić taki warunek, że jeżeli większość niż połowa z tej liczby uczni w twojej klasie to chłopcy, to masz przykładowo status klasy męskiej. Jeżeli jest ich mniejszość, to wówczas masz status żeński. Jak to zrobić? Przytnijmy sobie na formę przycisk. I teraz tak. Otwórzmy sobie podaj ilość mężczyzn. Znaczy nie mężczyzn może, bo to jest klasa, to chłopców. Chłopców w klasie. OK. I teraz tak, komponent edit nazwijmy sobie na przykład, tekst zdejmiemy, ale na przykład nazwijmy go ilość chłopców. Ilość, oczywiście bez polskich znaków, chłopców. OK. I teraz tak, oprogramuję zdarzenie onclick tego przycisku, bo użytkownik wprowadzi jakąś liczbę tutaj, i na podstawie tej liczby dostaniemy komunikat, czy mamy do czynienia z klasą męską, czy z klasą żeńską. Okay. I zróbmy to na przykładzie takiej instrukcji warunkowej. Od razu nauczę Was schematu, jak to wszystko powinno wyglądać. If, czyli jeśli, od tego zaczynamy. Można dawać nawias, nie można otwierać, można nie otwierać nawiasów. Ja natomiast zawsze daję, ponieważ dla mnie jest to bardziej czytelniejsze. Zwłaszcza jeżeli będziemy mieli do czynienia z instrukcjami zagnieżdżonymi, ok? Czyli jeśli ilość chłopców, tak, czyli komponent edit, kropka tekst jest równe, na przykład, nie, może nie jest równe, ale jest większe od 15, then, czyli wtedy, show message, czyli pokaż wiadomość i napiszemy tekst, jest to klasa żeńska, o przepraszam, męska, męska, ok. To jest instrukcja warunkowa, która jest napisana poprawnie. Odpalmy ten program dla sprawdzenia, dla testu. Oczywiście mamy błąd. Dlaczego mamy błąd? No, mówiliśmy już o tym kiedyś. Mamy tutaj jakby zgryz typów, tak? Tutaj w tekście mamy jakby string, do czynienia ze stringiem, a tu jakby przyrównujemy go do liczby. Musimy wykonać konwersję. Czyli string ze stringa tu do integera. Ten element konwertujemy, tak? Czyli teraz tutaj tak jakby w tym ta nasza całość, która będzie potrzebna, która się kryje jakby za tekstem w tym komponencie, jakby w tym miejscu jest typu integer. I teraz powinno być OK. O, jest OK. Dobra. Podaj ilość chłopców w klasie. Aha, bo tutaj jeszcze raz taki warunek zrobiłem. Czyli jeżeli ta ilość, która tutaj podam, jest większa niż 15, no dobra, no to wpiszmy na przykład 16, żeby sprawdzić, czy działa.
I tak, jest to klasa męska. Wpiszmy na przykład 15. Już nie działa, ponieważ warunek nie jest spełniony, tak? Zwróćcie uwagę, jak program się wykonuje. Oprogramowaliśmy zdarzenie onClick, czyli wykonuje się za każdym razem, kiedy klikamy w przycisk. OK. I na samym początku program sprawdza, jeżeli to, co jest wpisane w właściwości tekst komponentu ilość chłopców, jeżeli tutaj liczba, która wpisana jest większa od 15, wtedy pokaż wiadomość. To jest klasa męska. OK. Jeżeli ta liczba jest mniejsza, wówczas nic innego się nie dzieje, bo tak żeśmy nie zaprogramowali. Jeżeli chcemy otrzymać komunikat, że jest to klasa żeńska w przypadku, kiedy ilość będzie mniejsza niż 15, musimy to zaprogramować. A jak to zaprogramować? Takim słowem kluczowym jak else, czyli w przeciwnym wypadku. Zwróć uwagę, jakbyś chciał to komuś powiedzieć, tak jakby no, na słowo. Jeżeli to, co jest w polu tutaj tekstowym edit jest większe od 15, then, czyli wtedy, ok, if to jest jeśli, then to jest wtedy, rób to i to. I teraz else, w przeciwnym wypadku, czyli jakby jeżeli to, co jest tutaj nie jest większe od 15, czyli może być równe 15 lub też mniejsze od 15, wtedy wykona się wszystko, co jest tutaj po else, ok? Czyli show message klasa żeńska. Ok. Ważna rzecz. Przed else, nie wiem, czy to był pomysł, ale tak jest Delphi zaprojektowany, ale przed else nie może być w poprzedniej linijce średnika. Czyli tutaj stąd musimy skasować średnik, bo wyskoczy nam błąd. Możemy dla testu zrobić ten średnik i jest błąd. Ok. Średnik is not allowed before else. Czyli trzeba usunąć średnik. Ok. Patrzymy teraz, co mamy. Wpisujemy liczbę 30. Wpisujemy button. Mamy do czynienia z klasą męską. W porządku. A wpiszmy liczbę 15. I teraz mamy do czynienia z klasą żeńską. Piękny i prosty przykład instrukcji warunkowej. W porządku. Ale co w przypadku, jeżeli chcemy wykonać więcej niż instrukcji, to jakby do tego warunku, kiedy faktycznie ilość chłopców jest większa od 15. Na przykład nie tylko chcemy dać show message, ale to chcemy się jeszcze zmienić. Innymi słowy, jeżeli będzie więcej niż dwie instrukcje, jak to zrobić? No bo jeżeli damy na przykład takie coś jak sformatujmy to dla lepszego wyglądu, czyli kolejny show message. Na przykład, nie wiem, dobrze jest być w klasie męskiej. I podobny show message damy, żeby nie było szowinistycznie. Show message. Do. Jest być klasie żeńskiej. Jeżeli to odpalimy, no wówczas mamy problem. Pierwsza rzecz, oczywiście przed else nie może być średnika. Ok. A druga rzecz, mamy tutaj jakby, zobaczmy na błąd. End expected, but else found. Ok. Czyli jakby tutaj w tym miejscu nasz Delphi spodziewa się endu, natomiast natrafił na else. Już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli macie więcej niż jedną instrukcję, czy tam komendę do wywołania przy danym warunku, wówczas należy się posłużyć takim, nie wiem dokładnie jak to ująć słowo, jest taki odpowiednik, ale generalnie blokiem kodu pomiędzy begin i end. I musisz ten cały blok, który chcesz wykonać, ubrać pomiędzy begin i end. OK? Czyli jeśli ten warunek jest spełniony, wówczas wykonaj to, co jest pomiędzy begin i endem. I tutaj w tym momencie możesz zrobić sobie tyle instrukcji teraz, ile tylko ci się zamarzy. OK? Wtedy będzie wszystko dobrze. Oczywiście musisz pamiętać, że wciąż przed else nie może być średnika, czyli tu nie może być średnika, ale tu już ten średnik być musi, bo będzie błąd. O, nie było błędu.
Aha, no tak, nie było błędu, bo jest jeszcze przed else, ale na przykład dla zobrazowania skopiujemy to i wkleimy, to tu już będzie błąd, tak, ponieważ generalnie jest zasada, że przed endem nie musi być rednika, natomiast według mnie jest to zła praktyka, bo, no bo niepotrzebnie miesza. Przed każdym endem nawet dawajcie średnik. Dobra, ta linijka jest nam niepotrzebna. Ale co? W przeciwnym wypadku dalej masz dwa razy show message i to nie zadziała, ponieważ... Chociaż nie, no dobrze, zadziałało. Ale zwróć uwagę, odpalmy program. Ja teraz nie będę wam mówił, co się dzieje. Ale tak, wpiszmy 30. Ok, czyli jakby spełniamy ten warunek tutaj. Tak? To jest klasa męska. Dobrze jest być w klasie męskiej. I super. Czyli jakby ten warunek jest spełniony, a więc ta instrukcja jest wykonana i ta instrukcja jest wykonana. Spoko. Zwróćmy uwagę jeszcze raz. Dwa komunikaty się pojawiły, ale pojawia nam się jeszcze komunikat dobrze jest być w klasie żeńskiej. Dlaczego ten komunikat nam się pojawił, a nie ten wyżej? Prześledźmy program. Zwróć uwagę, że tutaj w tym miejscu wstawiłeś jakby blok kodu pomiędzy begin i end, który ma być spełniony pomiędzy, w tym warunku, natomiast tu już nie. W przeciwnym wypadku nie wstawiłeś bloku begin i end, a więc Delphi, wykonując po kolei te instrukcje, przechodzi do, jeżeli wpiszesz liczbę 30, Delphi wtedy to jest wykonywane, natomiast to, co jest po else, jest pomijane. Ale zauważ, że po else jest brany pod uwagę tylko jedna linia kodu, tylko jedna instrukcja. To jest już jakby traktowane, jakbyś to wsadził w tym miejscu, ok? Bo nie masz tego pomiędzy begin i end. Jeżeli natomiast, dlatego właśnie ta linia nie jest wykonywana, natomiast ta już tak. Jeżeli natomiast zrobisz co, to w ten sposób, begin i end, ok, do każdego begina musi być end i spróbujemy to uruchomić, 30, to jest klasa męska, dobrze jest być w klasie męskiej i już wszystko tak jakby gra, bo ten warunek jest spełniony, ten warunek nie jest spełniony, czyli to nie jest pokazywane i to nie jest pokazywane. Dla pewności wpiszmy na przykład 15, czyli spełnimy ten warunek, else, czyli jesteśmy w klasie żeńskiej, tak, ten warunek jest pomijany, bo nie jest spełniony i dobrze jest być w klasie żeńskiej, ten komunikat jest wyświetlany. I tak to działa. Mam nadzieję, że to jest jasne dla was. Weź jeszcze pod uwagę to, że w zależności od tego, jak zbudowane programy będziesz tworzyć, wówczas instrukcje warunkowe mogą być zagnieżdżane, tak? Czyli na przykład w tym warunku, jeżeli ilość, jakby liczba, którą tutaj wpiszesz, jest większa od 15, to warunek jest spełniony, ale co na przykład, jeżeli chcesz jeszcze wyłuskać z tej liczby liczbę na przykład 29, wówczas ten warunek będzie spełniony, ale ten warunek, który tutaj zobaczymy, tutaj jakby wykażemy, może być spełniony, ale nie musi być. Zagnieźmy go. Czyli jeśli od razu konwertujmy to integer. Jeżeli ilość chłopców tekst jakby jest równa 29, tak, oj, chyba nie w tym nawiasie, o, tutaj też się można powiedzieć, no tak, bo tutaj konwertujemy, a tutaj damy warunek, czyli jest równa 29, then i na przykład begin, end. Ważna rzecz, tutaj jest tak zwany operator porównania. Często, zwłaszcza początkującym programistom, myli się to z tym operatorem, z operatorem przypisania, ok? Ten operator porównania właściwie stosujemy tylko i wyłącznie przy instrukcjach warunkowych, jeżeli chcemy coś sprawdzić, tak? To jest natomiast operator przepisania, czyli jego jakby korzystamy przy zmiennych, z niego korzystamy przy zmianiu właściwości, tak? Czyli to, co jest z prawej, wrzucamy w lewo. To jakby nabierzesz tego w praktyce. Natomiast mówię już teraz, żeby uniknąć potencjalnych nieporozumień.
No dobrze. Chcemy jakby wyłuskać ten warunek, czyli show message, czyli spraw, czyli jakby pokaż nam wtedy tekst, że ilość chłopców w klasie to 29. Odpalmy to. Tu już te warunki sprawdzaliśmy, więc przejdźmy od razu do warunku, jeżeli wpiszemy 29. Co się dzieje? Klik. To jest klasa męska. No jest klasa męska, bo warunek jest spełniony, tak? To jest większe od 15. Spoko. Drugi komunikat też jest nam pokazywany, ponieważ jest w tym samym warunku. OK. Ale mamy jeszcze trzeci komunikat, czyli ilość chłopców w klasie to 29, bo ten warunek też jest spełniony i on jest zagnieżdżony w tym warunku, tak? OK. Ale jak piszemy na przykład 28, damy klik, to ten warunek jest spełniony, natomiast ten w środku już nie jest, tak? Czyli pojawił się jeden komunikat, drugi komunikat, ale ten już komunikat się nie pojawił, bo ten warunek nie jest spełniony. I równie dobrze możemy to umieszczać w else, możemy tutaj nawet zagnieżać jakieś warunki, no naprawdę możemy się bawić i bawić. I tak działają instrukcje warunkowe. Takie jakby zwykłe i również te zagnieżdżone. Dobrze by było tutaj Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, czyli jakby o operatorach logicznych. Ok. O operatorach AND oraz OR, czyli operator I oraz operator LOOP. O co chodzi? Te operatory są wykorzystywane, jeżeli chcemy sprawdzić, czy ileś warunków jest spełnionych. Przykładowo. Jeżeli string to integer, ilość chłopców tekst jakby jest większa od 15, tak? Czyli ten pierwotny nasz warunek, or, czyli loop, skopiujmy sobie to, bo nie chcę tego przypisywać, przejdźmy do końca linijki, lub ilość chłopców tekst jest również większa od, powiedz, na przykład nie większa, jest mniejsza od 20, czyli to, co jest w przedziale między 15 a 20, then show message, ilość chłopców jest w przedziale pomiędzy 15 a 20. Tam jestem ciekaw, jak to zadziała. Wpiszmy na przykład liczbę chłopców 17. Cyk. Jest warunek spełniony. Bo tutaj sprawdzamy, czy liczba chłopców jest większa niż 15 lub mniejsza niż 20. Dobrze, a jeżeli na przykład damy 21, ilość chłopców jest w przedziale pomiędzy 15 a 20, co nie jest prawdą. Natomiast tutaj mamy operator OR, czyli jakby ten operator, znaczy ten warunek jest spełniony wtedy, jeżeli ta część warunku jest spełniona, lub ta część warunku jest spełniona, tak? Może tutaj show message zejdźmy do nowej linii, żeby było bardziej czytelne. Lub ta część warunku, jeżeli jest spełniona. W tym wypadku ta część warunku została spełniona. Więc jeżeli chcemy, aby tylko... znaczy, powiem inaczej. Komunikat nam show message pokaże się wtedy, kiedy którekolwiek z tych warunków jest spełnione. Ale jeżeli chcemy, aby obydwa warunki były spełnione, wówczas zamiast OR, to znaczy LOOP, posłużymy się operatorem I, czyli AND. Wtedy, na tak logicznie podsumowując, jakby pytamy się, że jeżeli ilość chłopców jest większa od 15 oraz jeśli ilość chłopców jest mniejsza od 20. Czyli tak jakby ten komunikat ma się pokazać tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli damy liczbę z przedziału od 15 do 20. Jeżeli damy 20, to już się nie powinien komunikat pojawić, ale zobaczymy, czy tak będzie.
21. Widzicie? Komunikat się nie pojawia. A więc taka jest różnica pomiędzy AND oraz OR. AND jest to jakby, to się nazywa iloczyn logiczny, czyli I, a OR jest to tak zwana suma logiczna, czyli LOOP. Oczywiście tych ENDów i ORów może być tutaj więcej, tak? Możemy spełnić trzy warunki i tak dalej, można robić naprawdę masę kombinacji. Szczerze mówiąc, to nie przychodzi mi teraz tak na szybko do głowy żaden pomysł, jaki mógłbym wam tutaj pokazać. Natomiast myślę, że z czasem pojawi się sytuacja, kiedy takie coś będzie miało zastosowanie. I tyle. To tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałbym wam przekazać na temat instrukcji warunkowych. Z tych instrukcji będziemy dosyć często korzystać. Mam nadzieję, że przydało się to, że to się trochę rozjaśniło. Teraz już masz jakby większe pole manewru do pisania swoich programów. Zachęcam do eksperymentów, jak zawsze. Jeżeli masz pytania, napisz w komentarzu. Nie zapomnij oczywiście o subskrypcji kanału oraz o polubieniu, jeżeli filmik Ci się spodobał. A jak mówiłem, jeżeli są jakieś pytania, śmiało komentuj. I tyle. Dzięki za uwagę. Trzymaj się i cześć.